A więc przed nami dwa piki. Jeden z pięciu piki Ballon d'Or. Jeden męski, drugi kobiecy. Ale jeszcze zanim je otworzymy, to serdecznie was zapraszam do opisu, gdzie czeka na was link do nowego Discorda. Wpadajcie i się witajcie na czacie. Zapraszam was na stronę partnera kanału, czyli Enebę. Eneba posiada bibliotekę ponad 20 tysięcy gier, więc myślę, że każdy może znaleźć coś dla siebie. Ja od siebie polecałbym Game Passa, ponieważ jest tutaj dodany Call of Duty Black Ops 6, w którego ostatnio pogrywam i muszę wam powiedzieć, że jest świetny. Oczywiście tutaj też możecie zakupić go osobno. A jeżeli chodzi o samą Enebę, to posiada ona świetne opinie wśród konsumentów, a także posiada wiele metod płatności. I jeżeli zdecydujecie się na zakup czegoś, to serdecznie was bym prosił, abyście zakupywali z mojego linku, który znajduje się w opisie. Zobaczmy, bo to są bardzo ważne piki. Moje życzenie, Bunmati i oczywiście Mbappe. Dawajcie znać w komentarzach, co wy trafiliście, a my zacznijmy od kobiecego pika. Hansen mi niepotrzebna, bo mam ją w informie, także proszę, oby tu była Aitana Bonmati. Jest Aitana Bonmati i pięknie, jest też Lauren James, jest też pani Smith, jest też Hansen, no ale ja biorę panią Bonmati, ona idealnie mi siądzie do składu. Jeżeli nie byłoby jakimś cudem Mbappe tutaj, to oby był Vinicius Junior. Aha, patrzcie, ścięło się. I muszę nacisnąć na Bonmati X, żeby odebrać pika. Pięknie. Jest Kylian Mbappé, jest Lamine Yamal, jest Vini, jest też Saliba. Nie, no dobra, Kylian Mbappé. Pięknie. Halo, gdzie jest moja Aitana? Dobra, gdzieś tam się uciekła, ale jest, dobra. To potestujmy ten składzik w Food Championach. Pierwszy meczyk, let's go. O, możemy zrobić licznik Kyliana Mbappé w lidze weekendowej. Ile razy trafimy na tego gościa w ciągu 15 meczy? I mamy jednego, jeden na jeden na razie. Jezu, Thierry Henry z Mbappé, kurna, ale to jest duet, którego się nie spodziewałem w tej lidze weekendowej, że będę takim grał. Teraz tak, ważne jest w tej lidze weekendowej, żeby mądrze grać w obronie, bo jak się nie pogra mądrze w obronie, no to taki Kylian Mbappé po prostu cię wydyma. Więc to jest giga ważne, żeby tutaj nie dawać ciała w obronie. Trzeba dużo biegać pomocnikami. I Thierry, dobra, oficjalnie jest gol, oficjalnie jest gol. Oho. Nie! Jezu, ale Ederson, za co ja ci płacę? No nie, no chyba nie zostanie w miejscu podczas strzałów. Nie, no masz to. Co się dzieje w tym meczu? No nie, no nie! Luis Diaz! No co tu się dzieje? Ty, ej, w niechcący wytajmowałem na zielony, przysięgam, to było niechcący. Bo chciałem odebrać piłkę, a ja jeszcze i spamowałem kółka, ja wytajmowałem. Nie, no nie, nienawidzę tej gry. Ja nie wiem, czy gości nie ma w ogóle trzech strzałów na bramkę, trzech goli, nie? O, piękne podanie. No nie, no, co to jest na bramce? Powiedzcie mi, że to Alisson, nie? Alissona, no, klasyczkiem można polecieć, nie? Alisson zawsze przeciwko mnie topka. Co sądzę o tym pomyśle na 4 dni? Bo widzę, że oni w to coraz bardziej idą, a to codziennie dostajemy pika jednego z czterech z nowego eventu. O kurna, za te codzienne mecze, wiecie, też dostajemy to na 4 dni. Oni poszli teraz w czasowe wypożyczenia i generalnie uważam, że nie jest to zły pomysł. Problemem rok temu, no chociaż w sumie co to zmieni, rok temu było problemem to moim zdaniem na Toty, że było za dużo wypożyczeń. Ludzie sobie zrobili jakieś karty Toty na przykład na 100 meczy, nie? No teraz to nie będzie możliwe. Jak będziecie otwierać paczki na Toty, to będziecie mieli Toty na 4 dni. Chyba, że będą się sumować, ale no chyba nie. Pomysł z czasowymi wypożyczeniami moim zdaniem jest ciekawy, bardzo ciekawy. To moim zdaniem problem się pojawia wtedy, kiedy my dostajemy karty, które nie są na ten etap gry. Ale z drugiej strony, czy Toty są na ten etap gry? No też nie. Są plusy i minusy tego. Moim zdaniem danie takich kart jest to ciekawy pomysł, ale Food Champions teraz wygląda tak, że ludzie grają tylko i wyłącznie na te karty. Reszta składu nie istnieje. Pod te karty, które wypożyczyliście. Dawaj, Henry. Pięknie, mamy to. Są też teorie, że EA zrobiło mocne wypożyczenia po to, żeby ludzie mogli sobie pograć świetnymi kartami w weekend, ponieważ, o kurde no, ten Luis Diaz gliczuje mi skład. Ponieważ dużo ludzi z FIFA przeszło na Black Ops 6 i chcą w ten sposób zachęcić do powrotu ludzi. I Henry. I Thierry, super, i 6-4, i jednak my to kończymy. Festival goli, 60 minuta, 10 bramek, nie? Jeden, i mamy godzinę 19, wyjdźmy z Ultimate Team i prawdopodobnie do niego nie wrócimy. Ale zobaczmy, zobaczmy drużynę, zobaczmy co jest do trafienia w paczkach i przejdziemy zaraz do sklepu, bo czeka na nas pack opening za 12 KFP z okazji wbicia 10 tysięcy followów na Twitchu. Także jeżeli ty jeszcze nie masz followa, to oczywiście go zostaw. A my lecimy, może nie, może najpierw SBC-ki, bo tam ekran ładowania mi się nie załadował. Tak, paczka RTTK, nuda, Darwin Nunes.
4 na 4. Szkoda, że nie ma LS-a. Gdybym miał LS-a, pomyślałbym. No 8-6, 8-5, 8-5, 8-4, 8-3. 270 tysięcy, to jest mój strzał. Co dalej, bo miał wyjść, okej, okay, wyzwanie Ballon d'Or, to trzeba robić codziennie, żeby odblokowywać jakieś fajniejsze paczki. O kurna, Peaks Team of the Week, bo miał się pojawić Veron. I czy Veron jest, czy go nie ma? No chyba nie ma. Okej, okay, jakaś taka laska, nuda, centurionowy 10x10, co to jest? Wystaw kart, złote ulepszenie, 10 asy, 10 goli, 10 zwycięstw w raszu, 10 zwycięstw w battlesach, aha, akurat jak skończyłem, 10 meczy w rasza, 10, o Jezu. Fajne zadanka, takie na różne tryby gry. Okay, może tu będą, o ja pierdzielę, ile tego jest. Mamy Hansen, mamy Rodriego, Beckhama, Riberiego, Fondi, Martinez, Van Nistelrooy jest, on jego chyba nie było w przeciekach, Donnarumma, Nedved. Ja bym chciał tak Van der Sar, ja bym tak chciał Van der Sara trafić, Jezu, to jest moje, z tych kart najbardziej Van der Sar. Laudrup, Świński Tiger, Sonaldo, Renard z Shopem, Modric z R1, Rafael Leo, Crespo, Crespo z wyskokiem plus za Arialem. No to idziemy, proszę państwa, do sklepu. 12 KFP do wydania, ale najpierw na spokojnie. 2x84 plus. Z walkoutem już, nieźle. PO, Hiszpania, okej, okay, Carvajal, spoko, ale idziemy dalej. Nie wiem, czy otworzymy 12k na start, ale na pewno do końca dzisiejszego streama pozbędziemy się 12 tysięcy FIFA pointsów. Zobaczmy te trzy paczki za 500 FP, lecimy. Lecimy, uwaga. Zaczynamy, nie ma w pierwszej Centuriona, ale jest walkout. Eś, o, cholera. Trzeci raz, proszę państwa, trzeci raz. Virgil van Dijk na podwójnym walkoucie. I spadł Horan, okej. Okay. Siema, siema Van Dijk. Dobra, zobaczmy, Centurion. Jakiś na wypożyczeniu. Dobra, weźmy Millera. Kolejna taka paczka, kolejne 500 FP leci. I tym razem bez walkoutu, także skip. Jak bez walkoutu, to lipa, tak szczerze. I zobaczmy, Centurion na wypożyczenie, kolejny. Może coś fajniejszego tym razem. Dobra, Jesusa Navasa se wezmę, nowe Evo. No dobra, to przerywamy opening. Bo tutaj do nowego Evo mnie wzywają. Zdobywczyni Ballon d'Or Bonmati. No spoko. O, to jest wymienne. Dobra, otwórzmy teraz tą. Wymienną paczkę za 1500 FP. I mamy kartę Centurion! Dobra, co leci? Napastnik. Hiszpania. La Liga. Nie wiem, co to jest. Zaraz zobaczymy. I to bez podwójnego walkoutu. Villarreal? Z zewniaczkiem. A, Gerard Morel? U kurna, jak mi w piłkę strzelił we mnie. Okej, okay, jeszcze jest inform do tego. Chociaż nie, no te karty chyba trzeba szybko sprzedawać. To na listę, 8-3 też na listę. O, jeszcze tu jest Inform, nice. O, Nunes nawet. To kurna, dobra, wiecie, to Donnarumma wezmę. Bo u mnie bramkarze to troszeczkę tacy, wiecie, są. To co, jeszcze jedna taka paczka, jeszcze jedna. Zobaczmy, zobaczmy, co tu wleci. Bez drugiego Centuriona, ale z walkoutem chociaż. Napastnik Robert Lewandowski, tak jest. Mamy Roberta Lewandowskiego na podwójnym. Messi, ej, znowu taka sama paczka, już mieliśmy taką paczką. I jeszcze inform do tego, i Karszewi, i ej, ta paczka dużo lepsza. I zobaczmy, Centurion, może jakiś fajny, znowu będzie Jesus Navas. Ta. Dobra, i chyba ostatnia paczka jak na razie. Zobaczmy, 500 FP. Co tu będzie? Jest walkout, fajnie, no troszeczkę boostujemy sobie klubik. Mamy Risa. No, taka paczka. Dobra, weźmy tego Jesusa. Zobaczmy, Magic Food Championach, Mike Menion, Campbell, a i licznik Mbappik. Co jest? On nie otworzył pików? Czy on może jest z kategorii tych, który stwierdził, ja ich dam na ławkę, będę zaskakiwał rywali. O kurna, ładnie, ładnie Ederson, złapiesz to, dobrze. Ze Roberto teraz, w ogóle zapomniałem, że już ze Roberto mam, nie? O, ej, ja szczerze myślałem, że to w ogóle w bramkę nie leci. Ej, dobra, nie ma sensu grać na tego Teo Hernandeza, no po prostu nie ma. Chociaż teraz go zgubiłem niby. To może jednak jest? Aha, dobra, niech się broni, dawaj, teraz. Dobra, piłka na Varana. Nie, ja nie umiem główek wygrywać, nie? Mi nie są dane, mi nie jest dane wygrywanie główek w polu karnym. Ale Hanzo, ale zapakowała. I teraz, dobre podanie do Thierry'ego. Kurde. Dobra, 1-1 do przerwy, damy radę, wydaje mi się. Dobrze. Aj, nie no, coś tak czułem, że to spierdzieliłem. Mogłem podawać chyba jeszcze, nie? Ej, dobra, bo to się zemści w końcu, nie w tym meczu, to się zemści. No, no i właśnie, i to się może zemścić. Gabi Jesus. Jest, Ederson. O, Mbappe wpuścił. Dobrze, Jesus. Pięknie, podanie dwa razy kwadratem, ale to siadło, 2-1, brawo.
Ej, ten Gabriel Jesus zajebiście ucieka, ale ja psztam, jak go złapał. Co się dzieje? Czemu? Hansen. Nie, dwa słupki, tak. Ze Roberto! Kurna! Drugi raz! Strzela on! Dobra, mamy. No już też nie będę jakoś głupio grał. Wiecie jakie są realia, no. Dobra, otwórzmy sobie jednego pika na razie. Ostatnio oddało mi tutaj Van Dijk'a, co teraz? Okej, jest koło, chociaż nie wiem, czy ten Bremer nie jest droższy. Okej. Ej, rzeczywiście, pisze standard icon. Pisze rzeczywiście standard icon. Prawdopodobnie oddadzą. To zobaczmy. Co takiego poleci? Co takiego poleci z paczki z Hero na webapie? No dawaj, otwórzmy, zobaczmy. Co poleci? Uwaga! Rubén Dias. Campo! Proszę, oddajcie to, błagam! Oddajcie mi tą paczkę. I jeden walkout tylko. Nie no, będzie rekompensata, dadzą mi paczkę z ikoną 86+, nie? Jaci, ale paczka! Ale dropło, proszę państwa. Alisson, Van Dijk, Beckham, Vini i... A nie, to jak jest Vini, to aha, gość ma takiego Mbappe. No dobra, czyli na razie na 3 mecze trafiłem raz na Mbappe. Na razie bardzo niezły gościu. Na razie to on ma 3 akcje, a 0. Co jest? Hansen! Zobaczmy, Kylian, ale to nie ten specjalny Kylian, nie? Dobrze. Oj, to się zemści, kolego, nie? Takie akcje się zawsze mszczą w tej grze. Trochę ma fajniejszy playstyle tam, moim zdaniem, nie? Ale teraz, czekajcie! I Henry! I wiedziałem, że te jego akcje się w końcu zemszczą, nie? Oj, piękna akcja. I Bonmati? Aj, przesunął się chyba, nie? I dobra piłka do Kylian. Super kili. No ale właśnie, to tempo w tej grze. Jezus, jakie to tempo w tej grze nie ma znaczenia. To jest niesamowite. Ładnie minąłem Kunde, a on i tak mnie dogonił. To jest Kylian Mbappe 97, nie? Aha, ale klepeczka ładna z Kylianem. No i nie ma gola, co jest? O kurde, ładne podanie do Kyliana. I lobikiem, no to już musiało być. Dobrze, 1-1. I teraz Henry jeszcze. Wziął na Barana. I Henry, dobrze, 2-1. Aj, dobry wjazd, ale nie miałem trochę pomysłu, co robić. O, ja tutaj też skopałem Kylian Mbappe. Nie, przebiegłem mu przed nosem. Ja pierdzielę, gorzej się nie dało tego. I to jeszcze 85, ale dałem ciała. Ładnie do Kyliana. Kylian, nie, kurde, strzeliłem w jajko Alissona, nie? I Kylian, nie można za bardzo sprintować przed fineską, jak ktoś nie ma fineski złotej, nie? O? Bez spalonego? Thierry Henry, że to było bez spalonego? Jezus, dobra, ja dawaj, wybij to, nie ma co. Oj, dobra, klepka. Nie, Sissoko, nie w takim momencie, przecież to by zamknęło ten mecz. I teraz, Henry, to musi być gol teraz. Jest, brawo, Kylian, i nie na spalonym, brawo. Dobra, może otwórzmy to, no, zobaczmy. Mamy informa. Może Gyökeres? Napastnik? O, Gyökeres! Gyökeres jest! Jeszcze podwójny walkout. Endler i Gyökeres. Ej, Gyökeres na ławkę, pięknie. Przyszły zawodnik Realu Madryt trafiony. 100 koła kosztuje, nie? O Jezu, jak mało, już 70 tysięcy. O, jeszcze widzę, że Van Den Ven jest. Jeszcze jedna. Jest, to jest chyba Griezmann, nie? PS? Nie, to jest złodziej złotych piłek. Leo Messi, proszę państwa. Bez podwójnego walkoutu. Dobra, ostatnia paczka. Za 500 FP-ków. I co tu będzie? O, bohater! Co jest? A to jest Rui Costa, nie? SPO, Portugalia. LOL. Trafiliśmy hero. I podwójny walkout. I Oblak, nice. To była paczka chyba z hero. Teraz, jeżeli będziemy otwierać paczkę z hero, jest taka duża szansa na duplikat. No i mamy. Koniec openingu za 12 KFP. Jak go podsumowuję? No na pewno mamy trochę fodderu, nie? Także jak widzicie jakaś fajna paczka, to można sobie, wie, 288 tysięcy, idealnie. Kurde, to 291 bo z cieniem. Świetna karta, mam nadzieję, że troszeczkę tą prawą obronę naprawi. Dobra, lecimy. Składzik rywala, Hernandez, okej, i będzie Mbappe? Jest Mbappe, czyli na razie 2 na 4 mecze Mbappe jest.
I zobaczmy, Hansen, o kurde, się przesunął i dobra, 1-0. Łooo, ej dobra, ten Ederson, na razie chyba mój... Aj, przesunąłem się, ale nic to nie dało, bardzo dobre podanie i Cold Palmer na 2-1. Oj, to będzie czerwo, nie? Żółta, je! Dawaj, Aitana, super piłka na Auriego, no kurde, powiedziałbym tych główek wygrywać w polu karnym. Nie mam pomysłu na tego rywala. Ale dobra, Hansen ma. Ja pier... Jeszcze słupek. Podsumowaniem tego meczu na razie w moim wykonaniu, nie? Dobrze, Aitana, i to jest serce tego zespołu, nie? Ty kurna... Nie, no przysięgam, no nie ma gorszego niż ten głupek Saliba, nie? Jezu, myślałem, że to sztam wpakuje, nie? Co ja mam w tym... Nie, no to teraz, błagam. Nie, ja już troluję, nie? Ja już troluję ten mecz. Jest, wiedziałem po krótkim, w końcu, super. I znowu Graham Hansen, drugi gol chyba w jej wykonaniu. Nie Mbappe, nie Bonmati, nie Henry, Graham, pierdzielona Hansen, nie? Tylko, że co z tego, jak ja giga troluję akcję, nie? Dwa razy kwadrat, proszę państwa, i mamy! Turbope. Dobra, 4-0 bilans. Icardi, Parauello i Kylian Mbappé. Na razie na 3 mecze, na 5 meczy trafiliśmy 3 razy na Mbappé. Henry, pięknie, 1-0, super. Karny. Ty, no ale przywilej nawet był. No, dobra, jest, myślałem, że nie będzie karnego. Nawet przywilej korzyści był. Dobra, dawaj Thierry, mocno w prawo. Pięknie, i 2-0. I Aitana? O, ale lutnęła, 3-0, dobra, ten meczek szybki, szybko poszedł. Dobra, to jest meczek na przegraną raczej. Szewczenko, okej, ja znam tego gościa, nie? I on ma Salibę jeszcze, nie? Dawaj, Kylian. O, ale fatalne podanie od Auriego, fatalne. O, kurna. Ja cię! Ale skopałem to. I Szewa? Nie ma, Ederson. I no nie, no ja nie umiem wykończyć, kurde, no już nie umiem wykończyć akcji w tym roku. No ja pierdzielę, gościu się broni, nie? No kurde, ten Courtois, te jego wyjścia, to jest coś niesamowitego. Nie no, nie da się tu gola strzelić, nie? Kylian, nie no, nie da się. Nie, myślałem, że to będzie, a to by było takie, znaczy, no to power shot, nie, one wchodzą, ale... Biorąc pod uwagę przebieg meczu, przykry by był ten gol. Ajajaj, no szkoda, ale ciśniemy dalej, nie poddajemy się, w końcu coś wejdzie, nie? Jezus, no! Nie miałem tak ofensywnego meczu jeszcze. I 0-0 jest. Nie no, kurde, z dystansu też nie wchodzi, nie? Dawaj, Roberto! No jej, tu też słupek! I rożny, nie? Niesamowite to jest. Bonmati? Ja pierdzielę, no wszystko jest blokowane w tym meczu, nie? Mbappe i wszystko jest bronione, no nie, no nie mogę! To jest niesamowite, że ja tutaj nie strzeliłem gola, to jest jakiś cud, to jest 8 cud świata, 18 strzałów na bramkę, 3,3 oczekiwanego gola. Wszyscy, co oglądają, wiedzą, kto tu wygra. I to jest najgorsze. Jezus, kurtua, nie no... No kur... Skąd to jest ty kur... Nie, dobra, na Kiku się odpalał zaraz i powiem, co o tym myślę, meczu. Ja... No gorszego meczu być nie mogło, nie? Nie da się... 24 strzały na bramkę, 4-3 oczekiwanego gola kontra 8 strzałów na bramkę, same kontry. Patrzcie na to, przecież tu same kur... Highlighty są jak Thibaut Courtois broni! Oś, zawodnik meczu, no kto by się spodziewał? Strzały rywala 24, strzały celne 13, obrony 13. Dobra, witamy, Courtois, 100% skuteczności, 13 strzałów, 19 z pola karnego, nie wiem, no nie da się, nie? 33 tysiące, Alisson, Van Dijk i uwaga, Kylian Mbappé, ale nie ma kobitki. Dobrze, Courtois, patrzcie, zaczyna się, oro! Co jest? Czemu on mu podał? What the fuck?
To jest chyba ostatni mecz, nie? Ja mam wrażenie, że całą siłę ofensywną ja zużyłem w tamtym meczu. Ja już nie mam, ja już po prostu nie mam many do atakowania, nie? A może nie? Może tutaj strzelamy, nie? Bo Alisson też nagle mecz życia, nie? Henry? Nie, też nie, też nie. Ja pierdzielę, nie mam wykończenia, już straciłem wykończenie, straciłem moc wykończenia, nie? Mówię, ja nie umiem już wykańczać akcji, nie? Ja straciłem taką, wiecie, wiarę w siebie. Że ja umiem strzelić gola. O, lepiła! Ja pierdzielą, wychodź! W środek jeszcze, kurde, kończymy na 5-2, nie? O, może teraz? Przecież on był za polem karnym, ty! Odblokujmy się, co? Mówię, jest jakiś ban na gole, no! Nie wiem. To było podsumowanie tych dwóch ostatnich meczy, nie? Brawo! Koniec. No jest koniec na dzisiaj. Dzięki bardzo. Koniec. Widzimy się rano, gdzie kończymy Food Champions. I tyle. Zobaczymy. Może jutro się odblokuje.